Nasza historia datuje się już od roku 2003. Tempa nabraliśmy od 2005 roku, gdy dostaliśmy licencję na prowadzenie działalności maklerskiej. No i wtedy zaczęła nasza się ekspansja za granicę. W tej chwili jesteśmy bodajże w ponad 10 krajach w Unii Europejskiej. Mamy oddziały m.in. w Hiszpanii, w Niemczech, we Francji, w Portugalii, Republice Czeskiej, w Turcji, w Wielkiej Brytanii, no i w paru jeszcze innych krajach. Na ten moment coraz większą rolę odgrywa technologia. My od już paru lat, blisko 7-8 lat, postawiliśmy na własne rozwiązania technologiczne. XTB jest firmą fintechową w tej chwili. My zatrudniamy łącznie około 400 osób, z tego około 100 osób to jest czysta technologia, to są deweloperzy, product ownerzy, ludzie zajmujący się wytwarzaniem naszej technologii tradingowej, co powoduje, że kontrolujemy 100% tego naszego value chain, od momentu sprzedaży klienta do klienta, reklamy, ale również egzekucji zlecenia i rozliczania jego transakcji. Ja myślę, że ten rynek będzie coraz bardziej zależny od nowych technologii i w to należy inwestować, w tym należy wygrywać z konkurentami. I myślę, że ten rynek będzie się coraz bardziej konsolidował tutaj w Europie, a także na świecie. My jako jedna z nielicznych spółek, która jest notowana na giełdzie, no chcielibyśmy w tej konsolidacji jako ten konsolidator brać udział. To się dopiero zaczyna, natomiast no myślę, że to jest ten kierunek, który będzie wkrótce bardzo widoczny. Nawet nie notyfikowani, no, mamy siedzibę w Polsce i mamy centralę w Polsce, a więc wszelkie umowy z klientem są podpisywane pod prawem polskim. Jesteśmy w pełni nadzorowani przez KNF, a więc w przypadku jakichkolwiek problemów z nami, taki klient może zwrócić się do KNF-u. Jeżeli są jakiekolwiek spory, mogą być one rozpatrywane pod sądami polskimi. No i, a przede wszystkim można zawsze do nas przyjść, dotknąć, porozmawiać i jak gdyby klient zawsze jest dla nas najważniejszy, a więc w większości jakiekolwiek kwestie sporne rozwiązywane są tutaj na miejscu między nami a klientem.